Siemanko, nazywam się Krzychu i dzisiaj pokażę Wam technikę grania hiltoe i jak zsynchronizować obie nogi. Ok, zacznijmy od tego, czym jest technika hiltoe. Technika hiltoe jest to taka technika, w której wykorzystujemy dwa szybkie uderzenia. Oczywiście jest hiltoe jedynkowe, które zaraz pokażę, ale my się skupimy na dwójkach. Ok, więc zacznijmy od tego, jak tego hiltoe się nauczyć. Ok, więc tak, pierwsze uderzenie wychodzi z góry, czyli ustawiamy nogę w ten sposób i próbujemy uderzyć o tak, czyli z góry i później, żeby oczywiście nie odrywać nogi, ja tylko tak pokazuję, robimy drugie uderzenie, czyli robimy to w ten sposób, że jest z góry i z dołu. Od razu zatrzymujemy ten bijak. Ok, więc tak, jeżeli nauczycie się tego ruchu, góra i dół. Góra i dół. To później staramy się to zrobić szybciej. Czyli żeby ten ruch wychodził w ten sposób, żeby nam wyszła dwójeczka, tak jak uderzamy rękami, to tak samo uderzamy stopą. Żeby to nie było hiltoe jedynkowe, czyli coś w tym stylu. Tylko, żeby to były dwa szybsze uderzenia. Ok, więc jak już się nauczyliście tego ruchu, to później przychodzi czas, żeby poćwiczyć nasze mięśnie do tej techniki. Czyli najlepszym sposobem tutaj jest nauka właśnie bardzo powolnego ruchu, ale wciskanie maksymalnie mocno, żeby te mięśnie pobudzić. Czyli coś w tym stylu. Ok, i przychodzi później pora na drugie ćwiczenie, czyli samo heel down. Czyli ustawiamy swoją nogę na footboardzie i bez podnoszenia jak do ankle motion pięty, to uderzamy tylko i wyłącznie z piętą na pedale. Czyli to pozwoli Wam wyrobić sobie drugie uderzenie, bo jak wiecie, w dwójkach zawsze jest ten efekt, że drugie uderzenie jest minimalnie słabsze, a my musimy właśnie pracować nad tym, żeby te uderzenia były mniej więcej zbliżone do siebie, żeby ten trigger, jeżeli gracie oczywiście z triggerem, to żeby on za każdym razem Wam to łapał. Ok, i przychodzi teraz czas na drugą nogę. Wszystko robimy w ten sam sposób. Ok, to przejdźmy teraz do nauki synchronizacji nóg. Najlepszym sposobem na synchronizację nóg jest to, żebyście się nauczyli najpierw hiltoe na prawej nodze, później na lewej i później łączyć obydwie. Ok, przejdźmy teraz do ćwiczeń. Pierwsza sprawa jest taka, że musicie wykonać hiltoe na prawej nodze pod rząd kilka razy. Ok, jeżeli ogarnęliście prawą nogę i lewą, to czas teraz, żeby je zsynchronizować. Najlepszym ćwiczeniem na to jest to, żebyście grali zwykłe ósemki i później, żebyście w randomowych momentach wciskali hiltoe. Ok, więc przejdźmy do ćwiczeń. Ok, kolejnym ćwiczeniem jest to, żebyśmy ciągle grali hiltoe
na prawej nodze, a lewa ciągle idzie w ósemkach. Ok, przychodzi teraz pora na lewą nogę, ale tutaj musicie pamiętać o tym, że prawa zawsze prowadzi, czyli robimy najpierw uderzenie prawą i później dopiero wchodzi heel toe na lewej, czyli robimy na odwrót, czyli tutaj była ciągle prawa, prawa, lewa, to tam będzie prawa, lewa, lewa. Czyli musicie o tym pamiętać i zaczynamy ćwiczenie. No i ostatnie ćwiczenie na dzisiaj, czyli już łączenie wszystkiego, co robiliśmy dziś, ale w tym sposobie, że robimy ósemeczki i zmieniamy to na heel toe. Dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że Wam się to przyda. Zachęcam Was do sprawdzenia moich kursów na mojej stronie internetowej, gdzie macie opisane wszystkie techniki heel up, heel down, heel toe, swivel i full leg motion i także możecie znaleźć tam kurs na ręce. Więc zachęcam Was do sprawdzenia i widzimy się w następnych filmach. Cześć!